No i przed nami jeszcze jeden materiał. Teraz Maciej Parysek zaprezentuje relację z sobotniego pikniku piłkarskiego, który odbywał się w Pleszewie. Piłkarski piknik na obiektach spółki Pleszew Sport miał odbyć się w ubiegły weekend. Z powodu fatalnych warunków atmosferycznych impreza musiała zostać przeniesiona. Tym razem się udało. Pogoda w 100% się sprawdziła. Sporo ludzi jest na basenie. Boisko całe jest objęte. Grają dzieci od 5 roku życia aż do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Taki był cel i zamiar tego pikniku w Stali Pleszew. Sobotnia impreza rozpoczęła się o godzinie 14 pokazowym treningiem najmłodszych adeptów w szkółki Akademii Rejsa. Chwilę później starsza grupa zawodników z Pleszewa zmierzyła się ze swoimi rówieśnikami z Kórnika. W takich pojedynkach wynik rywalizacji schodzi na dalszy plan. Ważne jest coś innego. Te dzieci w szczególności wyciągają dla siebie sporą zabawę dzięki tej Akademii Rejsa i uprzejmości, że drużyna z Kórnika do nas przyjechała. Mogliśmy jakiś oczywiście mały akcent rywalizacji, ale głównie chodzi tutaj o zabawę, o oswajanie się z tą piłką, o rozwijanie swoich cech już od najmłodszych, że to tylko później może zaprocentować w dalszym ich rozwoju. Akademia Rejsa w Pleszewie powstała już na początku maja. Jest to szkółka piłkarska dla dzieci od 5 do 11 roku życia. My tutaj prowadzimy szkolenie w dwóch grupach wiekowych. Są to dzieci w wieku 5-7 i dzieci w wieku 8-11. Tutaj właśnie mecz odbywa się dla tej grupy B. Grupa, tak jak wspomniałem wcześniej, miała trening wcześniej. Jest to szkółka taka patronacka ze Stali Pleszew. Dzieci po ukończeniu tej szkółki w wieku 11 roku życia są przekazywane do Stali Pleszew, gdzie kontynuują swoje szkolenie. Podoba ci się tutaj dzisiaj? No fajnie jest tam, gramy mecz i strzelamy bramki tam takie jeszcze. Równolegle na boisku obok rozgrywany był mecz młodzików z Orlikami miejscowej Stalówki. Swoimi umiejętnościami popisywali się także starsi amatorzy piłki kopanej. Ci starli się w ramach rozgrywek o mistrzostwo Ligi Stali Pleszew. Liga Stali Pleszew, to tak jak wcześniej wspomniałem, w cięższych wywiadach jest to liga stworzona dla dzieci w wieku gimnazjum i dzieci w wieku ponadgimnazjalnym. I ta kolejka jest przeniesiona tutaj z naszego boiska Orlika na obiekty tutaj spółki Sport i odbywa się z tego względu kolejna kolejka. Tak więc na całych obiektach odbywa się kilka meczów naraz. Cała impreza zakończyła się zabawą taneczną w pleszewskim amfiteatrze.